Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Bliscy, Znani i Nieznani, którego bohaterką jest pani, właściwie powinnam powiedzieć już doktor, bo doktorat został złożony, więc w tradycji akademickiej można już powiedzieć pani doktor Ilona Gołębieska, autorka książki Obraz starości w prozie Marii Kuncewiczowej. Witam bardzo serdecznie. Witam też pozostałych gości dzisiejszego wieczoru. Właściwie powinnam powiedzieć teraz Lublin, bo reprezentacja jest bardzo silna. Jest z nami pani Anna Świetlicka, aktorka teatru imienia Juliusza Osterwy, która uświetni wieczór. Pani profesor Ewa Skrzetuska, pracownik Katedry Edukacji i Kultury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Człowiek i instytucja, pan Edward Balawejder, który przybył na dzisiejsze spotkanie z silną reprezentacją rodzinną. Witamy panią Wandę Balawejder i wnuczkę państwa serdecznie. Zwyciężyć starość. Widać, że to jest temat, który interesuje po osobach, widać to po osobach obecnych na sali, wszystkich. Uzasadnienie do tego jest, myślę, proste. Starzeje się społeczeństwo Europy, starzeje się gwałtownie. Mówi się siwiejąca Europa, mówi się silver power czy grey power, srebrna czy siwa siła. To świadczy o tym, że też ten wiek 50 plus czy 60 plus jest w cenie, czy zaczyna być w cenie. Prognozy przewidują, że w 2060 roku społeczeństwo polskie będzie drugim starzejącym się społeczeństwem Europy. Tak więc problem narasta, warto o nim rozmawiać. Wygrać życie, to znaczy zwyciężyć starość. A zwyciężyć starość, to odnieść zwycięstwo nad czasem danym nam w naszym ludzkim wymiarze. A kto zwycięża starość? Ten, który jest w niej wielki. I co tu chcę podkreślić, dowiodła pani Ilona, problematyka człowieka starego w twórczości Marii Kuncewiczowej zajmuje wiele miejsca, że to znaczący i ważny bohater mający swoje usytuowanie w przestrzeni, w której żyje i działa, i że jest to problematyka ważna w życiu każdego człowieka. Ja przeczytałem prawie wszystkich, pewnie wszystkie książki Marii Kuncewiczowej i nigdy, proszę, wierzcie mi państwo, jakby nie spojrzałem na cokolwiek, na którąkolwiek z jej pozycji w tych aspektach, żebym analizował problematykę człowieka starego podnoszoną przez pisarkę. Pani Ilona napisała tak, zacytuję: starość jest wszechobecna, nie zna granic czasowych i przestrzeni, istnieje odtąd, odkąd istnieje człowiek. Starzeje się każdy dzień, miesiąc, rok, droga do domu, starzeje się twarz ojca i matki, piękno świata, wzniosłe idee, nieposkromione marzenia. Nie ma rzeczy, ludzi, zdarzeń, które by nie podlegały uciekającemu czasowi. Tak właśnie napisała pani Ilona Gołębieska w omawianej dziś książce, wyrażając swoje stanowisko w tej sprawie i identyfikując się tym samym z wlesieniem Marii Kuncewiczowej, ale może potem za chwilę. Dzień się starzeje. Niby brulion gorze i w proch się spopiela fenomen dnia, a popiół? Co nam przynieść może? Dzień się starzeje i wszystko się zmienia. Studnia i wiadro i woda studzienna, dróżka do domu, ścieżka do strumienia. O, ojcowska głowa starsza. I usta matki więdną tak jak dziewczęce piersi, jak ogrodów piękno. Starzeje się nam jadło i nić przędziwa cienka, ulica się starzeje, sąsiedzi, złość i donos. Każdy spośród ministrów i biurokratów grono, i dole na portretach zażenie. Idee postarzały i radość, i ból duszy, i postarzała troszkę ogromna pustka ciszy.
i całkiem się zestarzał hymniczny ton klawiszy. Dzień się starzeje. Z nim starość snu i ducha. Światło ucichło, muzyki naszej słucha. Starzeje się słońce, dogasa ognia smuga. Ja w dziuple zagnany, w ciemności niby sowa, to prawdę, to znów fałsz mackami anten łowię, czując jak z drobin szklistych odrasta dnia fenomen. A oto motto moje, nasze, na dzisiejsze spotkanie. Szanuj starego jak siebie samego, bo w tobie starość też już jest, tylko chwilowo jeszcze śpi. Szanuj starego, choć brzydki, spróchniały, choć już minęły jego piękne dni, on Boga bliżej. A gdzie ty? W odpowiedzi na pytanie, pani profesor, przede wszystkim moje zainteresowanie starością sięga bardzo wczesnego etapu mojego życia, dlatego że od dawna wolałam towarzystwo osób starszych, szczególnie właśnie takich seniorów. Dlaczego? Dlatego, że bardzo lubiłam słuchać opowieści. Opowieści o tym, jak wyglądało życie przed wojną, w czasie wojny, po wojnie, tak, jak ta codzienność wyglądała. To codzienne życie, a zarazem takie różnego typu relacje społeczne. Książka przede wszystkim zadedykowana moim dziadkom. Cztery różne osoby, cztery różne starości. Dwie starości krótkie i szybka śmierć. I dwie starości długie, które po dzień dzisiejszy trwają. No już w tej fazie takiej ostatecznej, gdzie człowiek nie rozpoznaje bliskich osób i no, leży na łóżku jak warzywo, tak? Stąd też no, obserwacja codzienna, jednak takie zamiłowanie też do obcowania z osobami starszymi na co dzień. Dziękuję za odpowiedź. No i teraz rozumiem dobrze tą jakąś wspólnotę, którą zawsze z panią czuję, pani Ilona. I wielce zainteresowała mnie jego treść, także kompozycja, opis bohaterów, a nade wszystko wnioski. I przypominam jeszcze raz, że książkę pisała osoba jeszcze bardzo młoda i podziwiam odwagę autorki za podjęcie tego typu tematyki i jest ona pierwsza, która na bohaterów z ludzi starych opisanych przez Marię Kuncewiczową zwróciła uwagę. Zainteresował mnie i myślę, że to jest chyba clue myślenia i postawy pani Ilony Gołębiowskiej jako osoby młodej, ale już z pewną niewątpliwie nadzieją na duże sukcesy, jakie odniesie w swojej pracy. Zacytowała zresztą sama Marię Kuncewiczową. Mogła zupełnie co innego zacytować. Zwróćcie państwo uwagę. Ciekawość młodego wieku idzie ramię w ramię z biologią, podczas kiedy w starości jest to na przekór biologii. I tutaj zaczyna się podejrzenie, że jednak na biologii się nie kończy. Myślę, że to jest wyjątkowo ważna myśl jako motto tej książki, którą pani Ilona zresztą dedykuje pamięci Marii Kuncewiczowej. Chcę przy okazji poinformować, że tę książkę oraz jeszcze starannie przedstawia nam szeroko rozumiany temat starości w oparciu o fachową literaturę podmiotu. Wzięła pod uwagę i przeanalizowała dokładnie, szczegółowo 18 pozycji Marii Kuncewiczowej i zrobiła analizę 206 pozycji z literatury przedmiotu, różnego rodzaju opracowań naukowych, artykułów, rozpraw i innych źródeł. Ciekawa, oryginalna i zaskakująca dla czytelnika, tak przynajmniej jest ze mną, gdy czytałem tę książkę, jest właśnie koncepcja książki. Autorka nie ogranicza się tylko do problematyki
starości w prozie Marii Kuncewiczowej, jak głosi tytuł. Na to trzeba trochę by jeszcze poczekać. Ja czytam i tam niewiele od starości w prozie Marii Kuncewiczowej. Ale czytałem z wielkim pędem i z wielkim zainteresowaniem. Zanim czytelnik wejdzie w ten obszar, ma znakomitą możliwość zdobycia szerokiej, sporej wiedzy teoretycznej poświęconej różnorakim aspektom starości, a także starannie podanej informacji o pisarce, jej mężu i ich twórczej aktywności pisarskiej. Tak skomponowała tę swoją książkę pani Ilona Ja chciałam parę słów powiedzieć z punktu widzenia takiego naukowego. Proszę Państwa, starość jako taki problem naukowy to jest stosunkowo młody problem, bo on dopiero niedawno został zauważony rzeczywiście, ten problem został podjęty. Początkowo zajmowano się tą sferą zdrowotną, biologiczną przede wszystkim. Potem stopniowo stroną ekonomiczną, socjologiczną, aż w końcu pedagodzy się też zajęli tą stroną właśnie naszego życia, tym etapem życia, kiedy to już jest podsumowanie życia i kiedy już, no tutaj pięknie pani pokazała, już możemy korzystać też z tego życia. Proszę Państwa, pedagogika przede wszystkim zajmuje się jakością życia właśnie w okresie starości, czyli tym elementem, jak sobie zorganizować tę starość, żeby ją przeżyć naprawdę dobrze i żeby być zadowolonym z tego, że ja mogłem sobie dobrze ułożyć starość. I Państwo tu widzicie też... Pola zielone wciąż widzę je, oczy zielone, kochane oczy Twe. Dziś już nie do mnie zielono śmieją się, może do wspomnień, a może nawet nie. Nie mam ci za złe, lecz smutno mi jest. Tu w mieście tym zielonych brak mi pól. Czuję się w nim jak ptak schwytany w sieć. Ruch, gwar i dym dokucza mi jak ból. I ciebie tutaj nie ma, a chciałabym cię mieć. Pola zielone, zwróćcie mi znów. Chwile zielone, co we mnie mrą bez słów. Szczęściem by było odnaleźć głębiej i pierwszą miłość, co utonęła w nich. Miłość zielona, jak oczu twych blask.